Siemano, witam w kolejnym wideoblogu. Nie wiem już w którym, ale jest to którymś. Słuchajcie, dzisiaj pokażę wam jak zrobię, jak ja robię sufit podwieszany, krzyżowy. Bo robię go no, prawie tak samo jak wszyscy. No. Co tu dużo gadać. Tak, no, filmików, poradników jest dużo, ale dużo jest poradników takich, gdzie to wszystko jest takie bardzo pokazywane w długim czasie, o tak bym powiedział, trzeba obejrzeć tak, a myślę, że pokażę wam po prostu teraz wam no, nie będę wam pokazywał jak montować udeki, bo ktoś się może zastanawiać, kto nie oglądał poprzednich wideoblogów, co to tam jest ta folia, to jak nie oglądał, to zapraszam do wideoblog jeden wcześniej, jak zrobić sufit podwieszany ze szczelną paroizolacją. To w tym wideoblogu będziecie mieli właśnie pokazane jak udeki montuję, a po zamontowaniu udeków macie pokazane w tym wideoblogu jak robię dalszą część stelaża pod sufit podwieszany, krzyżowy, czyli taki dwupoziomowy, który jest dużo bardziej wytrzymały niż taki, wiecie, jak kiedyś robili. No. Bo kiedyś się tak robiło, że na pojedynczych, a potem te sufity były takie. No, także w tym wideoblogu myślę, że nie będę wam nagrywał wszystkiego, jak to wszystko robię, tylko w danych momentach, w których będzie warte coś powiedzenia, na co macie zwrócić uwagę, to w tych momentach po prostu włączę kamerę i w tych momentach wam nagram to, co jest warte przekazania wam, tak mi się wydaje. No bo jakąś tam, może nie za dużą, ale jakąś tam wiedzę już posiadłem na ten temat i wiem mniej więcej, jak co robić, na co zwrócić uwagę, bo już trochę tych sufitów zrobiłem. No i co? No to oglądajcie dalej. Dobra, bierzemy się za zrobienie tego stelaża. Pokażę wam jeszcze, co ja używam do zrobienia. W sensie, jakie wieszaki. Tego typu. To jest tak zwany wieszak do poddaszy. Ja używam ich, są różne wieszaki, są wieszaki drutowe z takim, czy sprężynowo one się nazywają, że jest taki drut, trzeba nacisnąć i wtedy się reguluje poziom wszystkich takim, no na drucie się po prostu reguluje. Są takie wieszaki łamane, ja używam tych, bo mi to najlepiej pasuje, przykręcam po prostu, odmierzam według lasera i przykręcam sobie wieszak i on jest na stałe i takich używam. Na pewno są potrzebne łączniki krzyżowe. Taki łącznik krzyżowy bierzecie, wyginacie sobie, co jest ważne, tymi blaszkami do środka i mamy, bo one tutaj później sprężynują na profilu, który idzie i go sztywniej trzymają, żeby ktoś w drugą stronę nie wyginął. No i co jeszcze? Na co mocuję wieszaki? Na śruby do konstrukcji, to się dokładnie, a wam powiem jak to się nazywa, śruby do konstrukcji drewnianych, coś takiego, wkręty do konstrukcji elementów, konstrukcyjnych elementów drewnianych. I oczywiście na Torxa, niech się ktoś nie połasi, nie kupi tańszych sobie, bo będzie się wkurzał jak nie wiem. Na Torxa naprawdę jest najlepiej, nie obkręcają się, nawet jak wsadzimy sobie śrubkę, to ja mam tu już Torxa wyjechanego. On już trochę przeżył, ale można bez problemu, bez trzymania ręką śrubki, przykręcić sobie, nie? Śrubki są 4x50. Można by chyba trochę krótsze, takie 45, ale 4x50 bardzo dobre. I teraz tak, pierwsza czynność jaką trzeba wykonać, to jest rozrysowanie gdzie mają być profile. Mamy dwie warstwy tak jakby sufitu. Warstwa górna, która jest mocowana do belek, do krokwi i warstwa dolna, ta na którą będziemy przykręcali już regipsy, która jest mocowana do tych belek, które są do krokwi. I teraz tak, które jak, w którą stronę? Warstwę górną w poprzek belek zawsze lecimy. Nie możemy polecieć wzdłuż belek, no bo byście musieli tylko dać tu gdzie jest belka. To ten profil, więc lecimy w tą stronę, tak? A warstwę, która będzie już ta nośna, na której będą się trzymały regipsy, lecimy wzdłuż belek.
Teraz tak, wymiarowanie. Może wezmę wam to, rozrysuję. Będzie najprościej. Załóżmy, że to jest sufit, tak? Mam nadzieję, że będziecie to dobrze widzieli. Tu idą nam belki. Nie będę ich malował przez środek, ale żebyście wiedzieli, że tu idą belki. To są belki. Taki to bardzo roboczy będzie rysunek, ale mam nadzieję, że będziecie wiedzieli, o co chodzi. I teraz tak, warstwę tą górną, którą mocujemy do tych belek, robimy w tą stronę. Tak? I wiadomo tam dalej. I teraz tak. Co ile robimy taką belkę? Ja nie wiem, jak inni robią, ale ja robię. Pierwsza idzie 40 cm od ściany. Czyli pierwsza będzie tutaj w odległości 40 cm i każda następna co 60. I każda następna co 60, tak? Czyli pierwsza 40 cm od ściany. I każda następna 60. I tak samo ostatnią przy następnej ścianie kończymy przy 40. Jeżeli wam nie wychodzi równo, bo czasami tak jest, no to musicie sobie gdzieś złapać środek taki, że na przykład będzie mniej albo tam 2-3 cm więcej. Ale lepiej, żeby było mniejsza odległość niż większa niż 60. Raczej więcej niż 60 nie powinniście robić odstępu pomiędzy tymi profilami. I teraz drugie profile, które już montujemy te niżej, które będą szły w tą stronę, montujemy w ten sposób, tak? I teraz tak, pierwszy profil montujemy w granicach 8-10 cm od ściany. Czyli pierwszy profil, który przyjdzie, robimy go w granicach 8-10 cm od ściany. Każdy następny profil robimy co 40 cm. Dlaczego co 40? Bo wiemy, regips ma 1,20 m szerokość, tak? Więc jeżeli zrobimy co 40 cm, to wiadomo, że na każdym łączeniu regipsów będziemy mieli profil. Ważne jest, żeby to dobrze wymierzyć, bo jak na przykład gdzieś się rypniecie i wam się zrobi, nie wiem, 5 cm mniej, to może wyjść tak, że później nie będziecie mieli do czego przykręcić regipsa. Więc na to jest warto zwrócić uwagę i żeby to było no, zrobione w sposób dokładny. Co jeszcze? Ważne jest co? Bardzo ważne. Nie kręcijcie czasem do UDK pchełkami tych profilów. To jest tak zwany sufit krzyżowy pływający, więc on nie może być przymocowany na stałe z elementami konstrukcyjnymi domu, takimi jak ściany nośne na przykład, czy tam ściany działowe nawet. Jego po prostu się wsuwa. Te profile, które będą szły w tą stronę, czyli te dolne, je po prostu tylko wsuwamy w UDK i w ogóle go nie przykręcamy. Bo to takie już widziałem też manewry, że przykręcali. Ale to wtedy nie jest taki sufit już, nie? No i tym bardziej może naprężenia mogą być. No dom pracuje, musicie być tego świadomi, że te ściany pracują, belki pracują. Wszystko tutaj pracuje, podłoga tak samo pracuje, jak zaczyna grzać podłogówka, to się rozszerza, wszystko to, wiecie, nagrzewa się i no i materiał pracuje. To takie ogólne zasady, jeśli chodzi o to, jak to zrobić. Myślę, że każdy rozumie, jeśli nie, to piszcie w komentarzach, będę starał się odpowiadać. Zresztą zawsze odpowiadam na wszystkie komentarze i no i co? I kręcimy, nie? Ja się biorę do roboty, idę po laser, bo mi bateria padła, mam nadzieję, że już się podładował. No i zaczynamy. Aha, no pierwsze co to musicie sobie wymierzyć wszystko i dobrze jest sobie na ścianie pisać. Czyli robicie sobie na przykład ciach, ciach, że tutaj jest profil jeden, nie? Ciach, ciach, ale to już przy tych profilach, które idą dolne, bo później jak dacie regips, no to już nie będziecie wiedzieli, w którym miejscu szedł profil, a tak będziecie mniej więcej wiedzieli, jak linia idzie i będziecie łapali profile. Dobra, ja się biorę, poodmierzam sobie, jak odmierzę, to wam pokażę dokładnie, jak ja mam to porobione. Myślę, że nic trudnego. Zobaczcie, teraz tutaj mam na przykład taką sytuację, jak wam mówiłem, że może się nie zgrać te 40-60 cm. Tam zrobiłem na 40, tu jest na 60, tam zrobiłem pierwszy na 40, tu jest na 60 i tu jest na 60. I teraz został mi środek, który ma 80 cm. I jego robimy na 40. Tu jest 40.
w jedną i w drugą stronę. Mnie, no głupie by było zrobić 60 i zestawić 20 cm, tak? Więc lepiej jest to podzielić na pół i zrobić sobie po prostu 2 razy 40. Jeden będzie ciaśniej, będzie mocniej podtrzymany sufit. I teraz te wszystkie z wymiarowania przenoszę na drugą stronę. No ale zobaczcie, kolejna rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, zwłaszcza jak się ma pomieszczenia taką na przykład L-kę albo zawiasy. U mnie się akurat to fajnie zgrało, bo tu mam 60. Między tymi dwoma 40, które były z tamtej strony, czyli tutaj jest ten odcinek 40, tu ten 40, który tam zaznaczałem, co mówiłem, że należy dzielić na pół. I tu mam 60. Ale jakby wam na przykład wyszło tak, że ściana się kończy w tym miejscu, to tamten wymiar 60 musielibyście puścić do końca, a tu dorobić jeszcze jedną, tak? Po to, żeby to miało jakieś takie, wiecie, większe wsparcie. Może nawet powiem jeszcze inaczej. Przy górnej warstwie to nie jest aż tak ważne, o tyle przy dolnej warstwie, jeśli by wam na przykład wyszło coś takiego, przy tej warstwie nośnej, na której trzymają się regipsy, by wyszło coś takiego właśnie jak tutaj, że mierzyliście sobie tam co 40 i nagle na przykład tu macie wymiar 40, a ściana wam się kończy w tym miejscu, tak, czy tam 5 cm wcześniej, to ten wymiar na obu stronach musicie przenieść wcześniej, a 8 cm za tą ścianą zrobić kolejny profil. No niestety tak to wygląda, ale, no ale trzeba wtedy dwa profile dać, żeby jeden dochodził tu do ściany, a drugi szedł 8 cm za ścianą. Ale to już, no ja akurat tutaj nie wiem, czy będę miał miejsce, gdzie wam coś takiego pokazać. No mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. Narysuję wam to może. Idzie ściana, tak? Na przykładzie mojego tutaj pomieszczenia. Mówię o dolnej warstwie, nie o górnej, którą teraz będę robił, tylko o dolnej warstwie, tą, którą robimy pierwszy 8 cm, następne po 40 cm. Nie, mam nadzieję, że wy to dobrze widzicie. I teraz powiedzmy, że 40 nam wychodzi w tym miejscu. Odcinek 40. To musimy zrobić w ten sposób, że ten 40 idzie sobie tu, tak? Ale tutaj musimy 8 cm dorobić jeden jeszcze. Rozumiecie? Żeby nie wyszło tak, że tutaj nie ten. No a gdyby na przykład wyszło tak, że tu mieliście 40, na przykład tu jest 10 cm i 30 cm dalej, tak? To musicie dać ten, który jest dalej 40 cm plus tutaj 8 cm od tej ściany. No mam nadzieję, że to rozumiecie. Jak nie, no to no nie wiem, jak wam to inaczej. Musiał chyba bym wam zrobić, nie wiem, jakiś lepszy rysunek, ale nie mam jak. Spieszy mi się tak. No mam nadzieję, że zrozumieliście, o co mi chodzi. Teraz tak, jak zrobić, jak żeśmy tutaj łapali wymiar, a mamy taką L-kę, tak? I przenieść musimy ten wymiar tutaj. Jak to zrobić, żeby wiedzieć, w którym miejscu jest? No najprostszy sposób, na logikę. Bierzemy sobie łatę, poziomicę, coś dłuższego. To mi na razie niepotrzebne. Przykładamy sobie do ściany. Tak. Robimy sobie kreskę przy tym. To możemy odstawić. Mamy kreskę. I teraz od tej kreski, mniej więcej od tej kreski, 8 cm w prawo. W prawo, no zależy jak wam wychodzi. Tu będzie szedł profil. To będzie profil, który jest pierwszym profilem tam. Kolejny profil ma być na 40. No ja się zastanawiam, czy to też jest sens. No nie, no trzeba zrobić. Kolejny profil jest na 40, tylko tu musimy pamiętać, że należy zrobić dodatkowy. Chociaż w sumie. No nie, no bo tu nie będzie podtrzymania. Tu musimy zrobić dodatkowy na 8 cm. I tu trzeba będzie też odmierzyć, jak daleko od tamtej 60 jest i dorobić dodatkowy profil. To jest bardzo ważne, bo to jest cała konstrukcja nośna tego sufitu. A jeżeli planujecie zrobić na przykład jakieś docieplenie na nim, a pewnie planujecie, widzicie, tu też mam 80. Tu też mam 80.
Jeżeli planujecie zrobić docieplenie, no to docieplenie swoje waży, tak? No i ważne jest, żeby ten sufit był solidny i nie zrobił się po 5 czy 6 latach. Dobra. I teraz ten wymiar musimy dodatkowo przenieść na drugą stronę. I też wam zaraz pokażę jak. Można takie rzeczy robić laserem, można się bawić, ustawiać, nie wiem. Ale najprościej jest wziąć miarkę, doliczyć 8 cm do tego, co jest od kąta. Doliczyć sobie 8 cm. Tu miałem 60. Do końca mam, załóżmy, 4 cm, czyli 12 cm w prawo. Tamten będzie dodatkowy. No tu jest taka konstrukcja złożona, bo on idzie w taką zetkę, ten sufit. No i niestety tutaj trzeba trochę kombinować, trochę więcej profili pójdzie. Można by zaoszczędzić, nie dać tego. No, można by zaoszczędzić i tego nie dać. No ale ja nie będę oszczędzał na swoim domu. Tym bardziej, że to nie jest jakiś nie wiadomo jaki duży koszt, a będę miał pewność, że to jest dobrze. I tu mamy kolejny profil. No i tu wychodzą nam dwa profile bardzo blisko siebie. Można by zrobić jeszcze coś innego, nie ciągnąć po całości, tylko zrobić sam profil na tamten odcinek. W sensie nie musicie ciągnąć po całości profila do samego końca. Możecie go zrobić na przykład wystającego odtąd w tą stronę. Ważne jest, żeby było podtrzymanie tego sufitu tutaj. Bo tu już i tak będzie, nie? No ale to jak to woli. No, jeden będzie wolał puścić po całości, a inny sobie zrobi tylko samo. Ja chyba też zrobię tylko tutaj. Nie będę się bawił na całość, no bo to w sumie szkoda. Tak teraz też myślę i to trochę szkoda profila, bo tu jednak jest długa przestrzeń, nie? A to ważne jest, żeby po prostu podtrzymanie od góry było profili, które będą nośne, te takie od dołu, nie? Zobaczcie, o jeszcze jedno mam pokażę. Zobaczcie, ja nigdzie ich nie mam tutaj przytrzymane. One sobie po prostu tak leżą. Nigdzie czasem tu nie przykręcajcie tego pchełkami. Bo takie przypadki też widziałem, są takie filmiki na YouTubie nawet gdzieś, gdzie ludzie tutaj pchełką to skręcają. To nie może być skręcone pchełką. To ma być taki sufit pływający, który sobie sam się, że tak powiem, rusza, nie jest sztywno zamocowany. No, to jest bardzo ważne. Dobra, słuchajcie, mam już pierwszą warstwę. I teraz tak, sprawa wygląda w ten sposób, że jak zamontujecie sobie pierwszą warstwę tych górnych profili, które mocujemy do krokwi, to musicie sobie zrobić tak, bo zanim zamontujecie dolną warstwę, należy te profile umocować do belek, podwiesić je, wypoziomować podwieszając i dopiero będziecie mogli montować dolne belki. I teraz zobaczcie. Montuje się, najpierw pokażę wam jak to jest zrobione, opowiem co i jak, a potem wam pokażę ze dwa jak to się montuje. To jest mocowane w ten sposób. Na dwie śruby to ja mocuję. Biorę sobie, ustawiam laser. Laser na początku musimy sprawdzić gdzieś przy boku. Zobaczcie. Bierzemy sobie na przykład tutaj, tak? Wiemy, że profil jak dotyka tu, to jest... Musimy patrzeć tak mniej więcej na równo, tak? Na równo z tym. Że profil dotyka, to mamy jakieś 2,6, mniej więcej 2,7. 2 mm w tą czy w tą, wierzcie mi, na całym suficie wam nie zrobi kompletnie żadnej różnicy. Z tego względu, że nie będziecie nawet widzieli tych 2 mm różnicy na profilu. Czyli jeżeli mamy na przykład 2,6, a tu wam wyjdzie po przykręceniu 2,5. Co się kompletnie tym nie przejmujcie. Jak ktoś mi powie, że a to musi być zawsze wszystko idealnie, to nie chcę robić idealnie, jak mu się chce z tym bawić. A żadnej różnicy nie zauważycie na tym, bo później nawet jeżeli płyta przyjdzie, to wszystko to się tak wyrówna, że... Także mówię, do 2 mm różnicy nie przejmować się. Ja mam tutaj, zobaczcie, 2,6. I nie wiem, czy tu będzie widać. Tu mam 2,5, no wyszło. Bo chodzi o to, że jak wkręcamy śrubę, to ta śruba czasami gdzieś tam między drzewem wchodzi inaczej i rzadko jest tak, żeby się udało co do milimetra ten wieszak przykręcić. Więc nie bawcie się, nie odkręcajcie po 5 razy.
2 mm nie zrobi Wam różnicy, a sufit i tak będzie dobrze. Teraz co? Pokażę Wam, jak się to mocuje. No oczywiście do każdej belki musimy podwiesić. Tutaj mamy bodajże 2,70 szerokość i wierzcie mi, że 3 takie wieszaki spokojnie wystarczą na to, żeby podwiesić cały ten kawałek taki, bo to jest taki kawałek liczony sufitu na ten jeden profil. I możecie chodzić po tym później. Także docieplenie wytrzyma, nic się z nim nie stanie, to będzie naprawdę mocna konstrukcja. Zresztą ja Wam później pokażę. Co teraz? Tam muszę jeszcze jeden zrobić wieszak, ale ze względu na to, że chcę Wam pokazać, jak to się robi, jak podwieszam, to zrobię to na tym tutaj. Bierzemy sobie jeden. Gdzieś zgubiłem wkrętarkę. Tutaj jest zakrętarka. Powiem Wam, że dzisiaj taka wichura, że musiałem przyczepkę wziąć, podstawić cegówki, bo normalnie odjeżdżała. Stała tam, rano przychodzę, ona stoi tam. No, przejechała sobie, tak musiałem podstawić. Dobra, wracając do tematu. Bierzemy sobie mieszaczek. A to nawet mogę. Mocujemy go. On tutaj wchodzi w takie rowki, widzicie? Bez problemu. Ustawiamy sobie mniej więcej. Teraz bierzemy tu od dołu. Proszę zejść, żebyście w kamerze widzieli. Bierzemy sobie i możemy pchać góra-dół, nie? Widzimy, on sobie luźno stoi. Tylko też musimy patrzeć, żeby był tak, jak powinien być. Jest, dobra. Jest. Bierzemy sobie to i ustawiamy, widzicie? Wyżej, niżej. Ustawiamy sobie go na 2,6 nawet. Mniej więcej na 2,6. To się też fajnie robi w dwie osoby, bo ktoś przygotowuje po prostu wszystko do podania do ręki i nie trzeba wsadzać w kieszeniach. I teraz zobaczcie. Bierzemy sobie to. Już jak wkręciłem śrubę, już możecie puścić, bo nic Wam to nie da, że będziecie trzymać. Wyrównało. Sprawdzamy jeszcze raz. Bo może się okazać, że na przykład naprawdę przesunęło o 5 mm, czy tam 4. Widzicie? U mnie jest na przykład teraz 2,4. No to od pierwotnych 2,7 jest troszeczkę za nisko, tak? Bo to już jest 3 mm. Więc ja robię taki motyw, że odkręcam sobie troszeczkę. Tak? O, odkręcamy sobie to. Mocuję od razu sobie śrubkę następną. To się zdarza tak, że no przesunie gdzieś. Wiecie, jak wchodzi śruba w drewno, czasami ją obniży, podwyższy. Ustawię sobie na 2,7. I nie wkręcam w tą samą. Nie wkręcam w tą samą. Tylko wkręcam już na przykład tu. Poszedł mi trochę do góry. I teraz, jeżeli poszedł, bo wyciągło. Mamy 2,7. Mamy 2,7. Powinno być ok. Nie będę dokręcał na razie. I teraz tak. Mniej więcej patrzymy, żeby on był równo. Wiecie, żeby nie stał tak, w ten sposób profil, nie? Bierzemy sobie następną śrubę. Kręcimy następną. Trochę mi go tam podniosło, ale to nie przeszkadza niczym. Mamy tutaj 2,7. To jest 2,6. Milimetr różnicy nic nie zrobi. Bierzemy, przesuwamy się. Albo nawet nie musimy się przesuwać, chociaż się przesunę, będzie łatwiej. Kręcimy następnie. Przygotujemy od razu śrubkę. Wyjdzie to dosyć szybko. Trzeba przyznać. Najlepiej się sprawdza tego typu miarka.
w miarę równo, w miarę równo. No i poleciała. No mam nadzieję, że wam to dobrze tłumaczę, bo mamy 2,6. Jest git. Zobaczcie, to już jest bardzo wytrzymała. Co dopiero jak przyjdzie jeszcze poprzek. No i co? I teraz montuję następne dwa tam. Całą resztę w ten sam sposób. Tu jest trochę duża u mnie odległość. I zastanawiam się, czy nie dokupię. Chociaż to powinno wytrzymać, ale można dokupić sobie wieszaki tak zwane sprężynowe. Z takim drutem, wiecie? I podwiesić do góry jeszcze, nie? Ale czy to jest sens? Nie wiem, chyba nie ma sensu. To będzie i tak wytrzymało. No zobaczymy, jak ono będzie miało wytrzymałość później. Ale wydaje mi się, że spokojnie 3 wystarczą tutaj. Ja mam dość szeroko te belki. No lepiej, jak są tak 160 cm. I wtedy było lepiej. No tutaj jest dobry metr odstępu przynajmniej pomiędzy tymi a tymi. Może metr nie, ale z 80 cm. No i powinno to wystarczyć. No. Dobra, ja się bawię dalej. Widzimy się, jak będę robił dolną warstwę.